Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moszy Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw na warstwie się nie spiętrza. Mógłby się ojciec wreszcie zamknąć. Chrapie ojciec jak Chopin na łożu śmierci. Ojej, kocha, tak pięknie? Nie, tak choroby liję. Chopin był znany z tego, że był chory w zasadzie od urodzenia. No, moglibyście się wreszcie zamknąć, no. Spać nie można. Jak macie zamiar gadać po nocy, to przenieście się do ubikacji. Ale Maryko, ja przecież śpię. Co? Grzegorz sam mówi, żebym przestał chrapać. Jakbym nie spał, prawda, to bym nie chrapał. Ja też śpię, a mimo to w zasadzie przez sen słyszę chrapanie ojca. Tatusiu, mamusiu, ja chcę spać. No, no to śpi, no kto ci przeszkadza? Wy. Weź to bezstrzelny gówniarz, no. To jest Maurycy, twój dom rodzinny, a nie hotel. Jak ty go wychowałaś? No, no w ogóle go nie wychowywałam, no. Zresztą nie było kiedy. Całe życie na okrągło. Praca, dom, praca, dom. Jak długo najprawdopodobniej już śpimy, co? A co my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest niedziela. Słyszałam przez sen dzwoni w kościele. A to one w niedzielę dzwonią? W niedzielę to je słychać. W normalny dzień ruch uliczny jest zagłuszony. Zaraz. Położyliśmy się spać w piątek po południu, kiedy tylko wróciłem z pracy. No tak, ale nawet obiadu nie zjedliśmy. Tak, krótko mówiąc, kochani. Śpimy już około dwóch dób. No i to z hakiem. Ja chcę spać. No Mari, ten znów swoje. To daj mu w łeb, Grzesiu, bądź mężczyzną. No. Ten znowu, tak. Łatwo ja ci powiedzieć, no. Jestem tak skonany, że nie mogę ruszyć ani ręką, ani nogą. No to walnij głową, prawda? Uderzenie głową jest bardzo bolesne i dla uderzającego. Jak ojciec mówi? Dla uderzającego. Rozumiem. I dla uderzonego. Głową w głowę, tak? No ale mogę go uderzyć głową w zasadzie w nos. No możesz. Jego zaboli, a mnie nie. Nos jest miękki, a głowa twarda. No i zrób właśnie tak. Maurycy, zbliż się do mnie i nadstaw nos. Ale on śpi. Albo udaje. Śpię. Słuchajcie, śpimy dalej, bo ja jutro znowu idę do roboty. Ale nie idziesz tylko, niestety, jedziesz samochodem. A my cię, prawda, pchamy. Tak, i dlatego wszyscy musimy codziennie wstawać o 4 rano. A co ja mam powiedzieć? Chwileczkę, no ja w zasadzie muszę wstawać o 3, bo jeszcze muszę przed tym wóz umyć. Brudnym przecież nie pojadę. Dlaczego na inne samochody ptaki tak nie paskudzą? Bo go stawiamy pod drzewami, żeby był w cieniu. Ale inaczej rano jest tak nagrzany jak piec martenowski. No. Parzy w pośladki i plecy. Tak, ale ciebie. Tylko ty w nim siedzisz, a my, prawda, pchamy.
Czy to jest sprawiedliwe? Trudno, żebyście pchali na siedząco. A, 4 godziny do pracy, 4 godziny. Gdybyśmy mieszkali w Radomiu i dojeżdżałbyś do pracy pociągiem, to byłbyś o wiele szybciej, kochany. Sama sobie mieszkaj w Radomiu. A ja na przykład to chciałbym mieszkać w Radomiu. Miałbym stamtąd niedaleko do Kielc, a pod Kielcami osiedlił się Sebek Sewastopolski, mój kolega z wojny japońskiej. Nie wiem, czy wam o nim opowiadałem. Opowiadał, dziadek, opowiadał. No patrzcie, on nie śpi. Maurycy, chodź no tu do ojca. Przecież śpię. Akurat. Ty się, synku, dzisiaj najprawdopodobniej doigrasz. Kiedy ojciec chce bić dziecko, dziecko powinno przyjść i stanąć przed nim. Nawet nie musi stawać, niech się tylko przysunie. Tylko na tyle, żeby mógł go uderzyć głową w nos. Najlepiej niech się na mnie położy na brzuchu. Ale mnie męczy ta robota. Gdybym czasem sobie trochę nie pospał w pracy, to zdechłbym z wycieńczenia. To ty śpisz w pracy? Przecież niedawno mówiłeś, że pan Yamamoto bez przerwy patrzy ci na ręce. No, są przestoje i wtedy sobie trochę przydrzemuję. Drzwi do toalety otwierają się do wewnątrz, więc naprzeciw nich ustawiłem sobie swój stołek. I kiedy nikogo nie ma, drzemie na siedząco. A kiedy ktoś wchodzi, wali mnie drzwiami w głowę. To znaczy w łeb. I w ten sposób w zasadzie się budzę. No, nie jest to przyjemne, ale innego sposobu nie widzę. I to dlatego jesteś taki poobijany. Dlatego. Najgorszy jest ten ślimak na Karowej, bo to jest pod górę. 2 godziny bite, trzeba cię tam wpychać. No nie moja wina, że hamulec ręczny się zaciął. Za to jak się jedzie z góry, jest wygoda, bo wóz się tak nie rozpędza. Idzie jak po maśle. Zadowolony jestem z tego samochodu. Wyjątkowo udany egzemplarz. O cholera! Bym zapomniał! No co się stało? Czego tak się udzierasz? Tak. Wstajemy i to szybko! Ja ci tu zaraz, gówniarzu, pośpię! Ściągnijcie mu gacie, to się obudzi zimno. W niezapomnianym roku 1904 kapral Jedziniak zawsze budził tak cały pluton przed porannym natarciem. Zdarzyło się, że szliśmy do ataku, prawda, bez spodni, ale oczywiście z karabinami w rękach i tornistrami na plecach. Budziliśmy wtedy u Japończyków prawdziwe te, się nazywa, przerażenie. Przerażenie, no tak. Ojciec. Nazywali nas białymi mordercami bez gaci. Dobrze. Trzask, prawdziwy bo... Dosyć tego, pobudka! Ale po co ty nas tak zrywasz w środku dnia? No, sam mówiłeś, że twój dyrektor, pan Yamamoto, życzył ci przyjemnego wypoczynku. Tak, ale dodał jeszcze, zróbcie sobie po szepczyński grilla, to może wpadnę. No chyba żartujesz. Sam dyrektor ma się do nas pofatygować, no co ty? Tak jest, na grilla. O matko, i ty dopiero teraz o tym mówisz? No, a co my mu damy? No, grilla, prawda? Mamy kiełbasę, trzeba ją tylko łupiec i już. Nie histeryzuj, córeczko. Setki razy na wojnie robiliśmy sobie tego. Grilla, no. To nic trudnego. Tak jest. No, a skąd wy róż weźmiecie? No, ty gówniarzu, już niech cię głowa i nos nie bolą o róż. Mam pewien w zasadzie pomysł. No, zaraz, na ile kawałków pokroić te kiełbasy? Na 5! Nas jest 4 i pan Yamamoto 5! No, a jak nie przyjdzie? No, to jego strata, wtedy ten jego kawałek pokroisz na 4 i po kiełbasie. Tatusiu, już kłaś? Ja ci położę, silnik jeszcze zimny, a on chce kłaść kiełbasę, to dureń. Nie dymi!
z tej rury. No i bardzo dobrze. To jest układ wydechowy, przez który dym z silnika wydobywa się na zewnątrz. Sama widzisz, że pracuje jak zegareczek. A ty byś pewnie chciała, żeby nasz silnik nie wydychał dymu, tylko się udławił albo wybuchł, co? No tak, tak. To jest właśnie tak. Z babami tak jest, no, które nie mają pojęcia o motoryzacji. Co się zrobi? Nic, powieściłem kiełbasę przy tej rurze. Niech się tu momenci. I okopci. I będzie ona kiełbasa bardziej lizać. A to niech mi ojciec nie oblizuje co chwila. No. Ale ja liżę tylko swój kawałek, czyli czwarty rzędu. Wasze kawałki i te dla pana nie mam od... Nie mam od... Są nielizane, no. Mam już kłaść? Ale sprawdź, czy silnik jest już rozgrzany. Ręką? A co za cymbał, no co za cymbał? Chcę się poparzyć. Nogą, no, nogą niech sprawdzi. Najlepiej piętą. Skóra na pięcie jest grubsza. No, z wami jak z dziećmi. Trzeba po prostu na ten silnik splunąć. O tak. O, słyszycie? No, bo nie ma chłodzenia. W chłodnicy była dziura jak pięść i woda wyciekła. Teraz o wiele szybciej się nagrzewa. Nie rozumiem, po co w ogóle montuje się w samochodach chłodnicę. Silnik powinien być gorący, tak jak teraz, do czerwoności. No, to pieczemy. Chodź kiełbasę, Maurycy. A gdzie jest kiełbasa? Kiełbasa jest przy rurze wydechowej, tam ją powiesiłem. Nie ma jej tutaj. Pokaż się, ale dym, jaki śmierdzący dym, ja nic nie widzę. Śmierdzi jedyn z własnego samochodu, no tego to już za wiele. Gdzie ta kiełbasa do jasnej cholery, z jaką dziadek, czy co? Ale zabijcie mnie, ale nie! No, japońskie słowo honoru. No to po co mamy ojca zabijać? Może ona się spaliła przy tej rurze. No, trzymajcie mnie, go bo zabiję. No już trzymaj! Gówniarza, no! Ale w zasadzie za mocno. Trzymasz, no będę miał sine ślady na nogach. Gdzie jest ten pies nasz? Murzyn! A kręcił się tu po podwórku, ale teraz już go nie widzę. A ja widzę, tatuś. O, tam jest przy drzewie. Gdzie przy drzewie? Tam. Na drzewie, ty kretynie! Pies na drzewie, co ty... Rzeczywiście, wlazł kundel na sam wierzchołek. No ja... To jest w ogóle niemożliwe. No, a nie ma... I ma w pysku naszą najprawdopodobniej kiełbasę. A to jest możliwe. Patrzcie. Zjada ostatni kawałek dla tego pana. Ja mam motor. Murzyn! Mowa! Murzyn, do nogi! Chodź tu, do nogi! Jest najprawdopodobniej za mądry, żeby teraz zejść. No, no trudno. Trzeba pilnować, żeby teraz właśnie nie schodził. No tak. Gdyby przyszedł mój szef, pan, ja mam tu. O, pokażemy mu, kto ukradł jego kiełbasę. Czy to prawda, że Japończycy jedzą psy? Co? Ale tam Japończycy to jedzą wszystko. Ale czy psy z grilla? Co ty? Chcesz upiec naszego Murzyna? No jak przyjdzie pan tu, to nie będzie miał innego wyjścia. No nie będę miał innego wyjścia. W przeciwnym razie będę musiał popełnić harakiri. No tak. Albo ty, albo pies. Rodzina Moszewczyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moszewczyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza.